Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. W poprzednim nagraniu pokazywałem, robiłem taki niezapowiedziany film z poradnikiem na temat YouTube was, ale jeszcze wcześniej robiłem filmik o takim ogrze Polonez Driver, nie tam Poltek Driver, to się Poltek Driver. I tam wspominałem, że opowiem wam jeszcze o pierwszej części Mały Racer. Robiłem już, i to dzisiaj zrobimy, robiłem już film o Mały Racer 2. Tak, także, a dzisiaj zrobimy Mały Racer. Także to nie jest to samo. Bo miałem kiedyś płytę jeszcze z Małym Racerem i miałem płytę jeszcze z tym. Mały Racer i Mały Racer 3, ale nie mogę tych płytek znaleźć. To już pożyczył chyba ode mnie i już nie oddał, więc. Ale no nie mogłem tego znieść i w końcu pobrałem tą grę z internetu, no bo już nie mogłem wytrzymać, więc. Ale gry wam nie udostępnię z wiadomych przyczyn. Także nie napalajcie się i nie proście się, że. O pożyczenie instalki, bo nie dostaniecie instalki. Bo to jest wiadomo. Save'a mogę wendać do 100% save'a do tej gry, ale tylko. Ale instalki nie dostaniecie. Także to taki wstęp. Zaczynamy, żeby nie przedłużać. Tutaj jak widzicie mam skrót już Mały Racer 1. Bo Mały Racer 2 już jest zrobiony na moim kanale, więc sobie znajdziecie, ewentualnie podlinkuję wam w opisie albo w kartach, gdzieś tam. Dobrze, odpalimy sobie Mały Racer, żeby naprawdę nie przedłużać i jedziemy z koksem. Tylko sprawdzę sobie głośność audio. Okej, bo potem będę musiał wyciszyć, żebyście mnie słyszeli, nie? Po uruchomieniu Mały Racer ustawienia gry się włączyły. Czyli takie coś podobnego jak w Poltku Driver. Bo ta gra działa na podobnym silniku, praktycznie na tym samym. Nie jest to samo, ale AI jest trochę inna, ale nie jest to samo. Więc tak, mamy rozdzielczość. Mnie to po raz kolejny zaskoczyli twórcy, że gra obsługuje Mały Racer 1, obsługuje Full HD. Bo Mały Racer 2 maksymalnie obsługuje 720p, więc a gra jest dwójka i młodsza oczywiście, nie? Bo dwójka z 2005 roku pochodzi, a jedynka z 2003 roku. A trójka pochodzi z 2009 roku, więc trójkę następnym razem pokażemy. Dalej możemy włączyć, żeby ustawić rozdzielczość, nawet na Full HD, albo i nawet większą, chociaż ja nie wiem, czy większa jest obsługiwana, bo ja mam monitor Full HD tylko. Refleksy na samochodach możemy włączyć, dynamiczny cień samochodu, ślady opon i kompresja tekstur. Kompresja tekstur się zawsze włączało, jak się miało słabą kartę graficzną. To pogarszało trochę jakość. Więc ja sobie to wyłączę, żeby nie było gorszej jakości, bo ja kompresji nie potrzebuję. No i oczywiście odległość widzenia. Niska, średnia bądź wysoka, nie? Mała, średnia, duża. Więc odpalimy, obejrzycie sobie intro, a potem przejdziemy sobie do gry i tak poopowiadam wam trochę, nie? Więc zaczynamy. Przez chwilę będziecie mieć czarny obraz. Już powinno być intro. Już powinno być intro. Także.
przez... Przyszło tylko. Czekajcie, bo mam jakiś problem. Nie, dobrze. Nie naciskałem klawisza. Jestem z wami z powrotem. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Słyszę trochę, o. I mamy nanie gówna. I tak mamy. Wyścig. Trening, czyli bezsensowny tryb, który polega na tym, że jeździmy samochodem bez przeciwników, bez okrążeń, bez, tylko jeździmy sobie ile chcemy, nie? Dalej mamy trasy i trasy mamy takie. Hipermarket, wieś, swoją drogą mieszkam na wsi, garaż, rynek. To jest pytanie, czy to jest krakowski rynek? Nie, warszawski chyba. Chociaż trudno mi powiedzieć. Nieważne, rynek. Miasteczko. Starówka. Czyli Starówka to Warszawa jest, nie? Więc i to wszystko. Starówka i więcej tras nie ma. Nie ma i co nie, pięć tras tylko jest. Sześć. No i mamy samochody takie. Mały standardowy, mały sporter, mały standard ma 23 konie, sporter ma 29 koni mechanicznych, sport ma 38 koni mechanicznych, tuning sport ma 46 koni mechanicznych, tuner max 50 koni mechanicznych, top tuning 66 koni mechanicznych, tuning, top tuning 66 i więcej samochodów nie ma. Tak powiem wam szczerze, przejedziemy sobie może dwie trasy tylko, bo nie będę robił filmu za długo. Szczerze wam jeszcze powiem, czy ja w prawdziwym świecie ja malucha nie widziałem samochodów ze światłami halogenowymi, czyli tymi okrągłymi żarówkami. To ja nie wiem, czy takie samochody z halogenami były. Mamy sterowanie, żeby możesz podejrzeć. No i wyjście. I tu jak masz po lewej stronie, to masz twórców gry, nie? Więc ja sobie wybieram trasę może nie hipermarket, tylko wieś, co wyweźmiemy. I samochód standardowy na początek. I jedziemy wyścig. I zobaczymy, jak mi to pójdzie. Tak myślę, że tylko wybrane trasy sobie przejedziemy dwie max, bo nie będę robił filmu, jak sobie będziesz już chciał sprawdzić, no to już... Bo ten mały, ten poldek mi wyszedł trochę za długi, moim zdaniem był, więc... Ojejku. No i teraz wam trochę może poopowiadam, bo ja maluchami to ja miałem do czynienia w rzeczywistym świecie, więc jestem w stanie się powiedzieć, bo mój dziadek miał malucha i moi rodzice mieli malucha też kiedyś, jak byłem mały, więc jestem w stanie się wypowiedzieć. I obydwa samochody, właśnie te mojego dziadka samochód i moich rodziców, ale dobrze pamiętam, mojego dziadka nie miał halogenów, ale ten... Ale rodziców miał, to nie wiem. Napiszcie mi, czy prawdziwe maluchy mają halogeny. Bo wydaje mi się, że nie. Ale niektóre maluchy mają te, tak zwane, ja na to mówiłem, bagażnik. Ale to nie jest bagażnik, tylko to są te na bagaże, to jest taki na dachu, taki drewniany, taki... no dachowy bagażnik, no wiadomo, o co chodzi, nie? Bo ja tej źle jadę. Jadę przed siebie i źle jadę, wiecie? Gdzie ja tu mam jechać? Teraz ja jadę pod prąd. Jednego punktu kontrolnego nie zaliczyłem, że ta gra jest taka sama jak Poldek praktycznie i muszę zrestartować wyścig. Ta gra jest taka sama jak Poldek, tylko że są inne trasy i inne samochody. Tak na dobrą sprawę. Wiecie? A silnik mi się wydaje, że jestem sam. Nie? Mogę
Ciężko mi się jedzie coś dzisiaj, to nic. Prawda, czasami tak jest, nie? To taka pokazówka tylko jest, więc bo tak idzie ten dzień bardziej na łzie, bo i teraz gdzie ja mam, patrz, muszę zobaczyć na tą niebieską strzałkę, jest niebieską zieloną strzałkę, no jest zakręt, no i teraz, no, no cofnij się. No dobra, przejedzie? Przejechał, ale jest drugi. A tu R, nie ma resetu, nie. I teraz utknąłem. No i teraz jestem utknięty. Dobra, jeszcze raz. No bo postanowiłem zrobić, a tu jest jakaś zakręt. Zobaczcie, ej. Tu jest droga jakaś chyba. No, zobaczcie. I teraz co? Ale te trasy są chyba jeszcze gorsze niż w Polsku, wam powiem. No ale pobrałem, żeby zobaczyć jaka taka jest, żeby sobie ją przypomnieć, bo nie pamiętałem. Dwójkę pamiętam, jak to było wczoraj. Bo w dwójkę grałem najwięcej chyba z tych wszystkich gier. Czyli Podek, Mały Podek, Syrenka, Warszawka i ta. I Mały Hejser 2, i Mały Hejser 1, Mały Hejser 2 grałem chyba najwięcej. Jest tych pięciu gier, czy tam czterech, nie? No i teraz strzałka jest w prawo. A, ty co, może tą polną drogę muszę zjechać. Mapy jak zwykle nie ma. Tu jest woda, więc wjadę do wody i będę po wyścigu. Wszystko przez co wiecie, że nie mam mapy, ja wam powiem. Dobra, utoniemy. Tak, proszę. Wjechałem do wody. I już jest zawieszenie zalane, silnik zalany. Specjalnie wam to robię, bo to ma być na, do posiania się ta seria z tymi grami. Więc tak, o tutaj jadą i tutaj utknęli ci przeciwnicy. Na razie zmienimy trasę na inną. No tu jest checkpoint, okej. W lewo. Tam jest drugi checkpoint. Okej, i teraz tutaj. Chyba. No dobra. No, no i teraz strzałka chce, żebym jechał tutaj gdzieś. No nie, no przeciwnicy jadą przede mną. Oj, a no dobra, no ale no dobra, tutaj jadźcie, ale to ta strzałka źle pokazuje. Chyba. Ale w Polsku driver też tak bywa, więc. Dobra. Teraz gdzie? Bo te trasy są mylące, wam powiem. No i będę jechał przed siebie i będę jechał pod prąd. O. Chyba. Jadę przed siebie i. No i zawróciłem, bo jestem na początku trasy chyba. No pewnie. Nie ma mapy, ja mówię, nie ma mapy. Przydałaby się mapka. Head jest dokładnie ten sam. Co o tym jest? Weźmiemy chyba inną trasę, się poddam chyba, bo... Kurczę, weźmiemy coś innego, starówkę sobie też nie wiem. Starówka jest na samym końcu. Tren jest, trenbyścik, samochód standardowy. Starówka to jest Warszawa. Dobra, tutaj, okej. Okay. No pewnie, że to jest starówka, bo to już widać. Po otoczeniu, że to jest starówka. Starówka, jakby ktoś nie wiedział z jakiegoś powodu, co to jest, to jest... Taka jakby dzielnica Warszawy, takie
taka dzielnica, stare miasto w Warszawie. Dlatego się mówi Starówka, bo stare. To stąd pochodzi ta nazwa. Taka dzielnica, gdzie jest stare miasto w Warszawie, nie? Gdzie oni się... Aha, tutaj, przy tym mostek. Dobra. Okej, tu jest tak będzie. Okej, i teraz gdzie? Drodzy rodacy, napiszcie w komentarzu, tutaj. Te trasy są naprawdę nieprzemyślane. No i gdzie? No i wyjechałem z tego parkingu całego. Jeszcze raz. Nie, jak widzicie, stoję na skrzyżowaniu i jest prawo i w lewo, nie? I się można naprawdę pomylić. O. Nie, ta gra jest jeszcze gorsza niż Poltek. Ja robię takie opinie, bo widzicie, a jest chyba jeszcze gorsza niż w Poltku. My też jak mam tu jechać, jak przeciwnicy stoją. Dobra, ominąłem ich. Dobra, jeszcze tam stoją. Potraktujcie ten film po górę tak bardzo całkowicie na luzie, więc... W prawo tutaj, dobra, bo jest checkpoint. Tutaj, w ten pomost, bo przez ten most, na tą kostkę, gdzie teraz tutaj bruk, no idzie. I w prawo, tak? No dobra, spróbuję. My wjechałem w to samo miejsce, nie? Tutaj jest checkpoint, dobra, i teraz tam, dobra. Ja cię no, chyba tutaj, ja nie wiem, zobaczymy. Malucha trójkę wam też pokażę następnym razem, ale tylko jedna trasa tam jest odblokowana, bo nie mam save'a do Malucha Racer 3. A tam jest bardzo dużo tras różnych, bo tam mamy miasta, jest podzielone na miasta. Jest chyba tych tras chyba z 20. Tutaj mam Racer 3. Grafika jest dużo lepsza. Jedna starówka. Dobra, starówka. Kurde, to już było jedno okrążenie? Kurde, no chyba tak. Kominąłem checkpointa. Wiecie? Gdzie ten checkpoint jest? A jak ominiesz checkpointa, to nie widzę, ukończysz wyścigu. Ta strzałka jest trochę niedopracowana, ta zielona do góry, nad trasą. Bo jadę tak, jak strzałkę pokazuje. Więc trochę ten mapa, tej strzałki by mogło nie być, lepsza by była mapa. Na dole, po lewej stronie, jak w każdej wyścigówce jest, nie? A, no nie, no przecież teraz mi się obróciła. Ajajajajaj. Do tego Malucha to ja grałem bardzo mało, bo potem właśnie ta płyta zginęła. Czy pękła? Nieważne, coś się stało z tą płytą. Nie, mi się przypomniało właśnie teraz, że już postanowiłem w weekend, nie było co robić, ale zatem postanowiłem po prostu tego Malucha. Ale oczywiście go wam dostaniecie ode mnie, tego Malucha, nie? Co jest, mam nadzieję, zrozumiałe dla was. Czekajcie. Okej, ja nie wiem, czy my tam wyścigu kończymy.
Bałtku to praktycznie każdą trasę ukończyłem, bo one były takie przewidywalne, nie? A tutaj mamy takie te trasy. O, koniec, dobra. Mówiliśmy o końcu i był koniec. Dobra, wychodzimy do menu głównego i zmieniamy trasę i samochód. Zmienimy sobie na... Może Sport 38 koni. Weźmiemy sobie trasę, na przykład miasteczko. Zobaczymy, co to jest. Cyk, proszę. O, ale podskoczył ten samochód, widzicie? Chyba jakiś bug jest. W Polsku tego nie było, dobra. Tutaj, tyk. Oczywiście jestem zawsze ostatni, także nie traktujcie tego jako gameplay typowy, żeby wygrać, tylko po to tak, żeby tak sobie tylko pokazać, jakie stare gry miałem, nie takie w dzieciństwie, jakie miałem, do tego miałem dostęp. Aha, wjechać się tu nie da, bo jest przecież barierka. Muszę to ominąć, o. Teraz muszę sobie skręcić. Ciekawe, czy by się dało jechać na kierownicy ten grać. Bo mój kuzyn kiedyś miał kierownicę. O, minąłem checkpointa. Muszę cofnąć. Tu jest checkpoint gdzieś. A może wjechałem? Nie, chyba nie. No nie wiem, zobaczymy. Tak. Te strzałki w dół to są tak pojęte, nie? Czyli punkty kontrolne. No i co? Idziemy prowadzić na mur. No mówię. Koniec. Ale jest, widziałem gdzieś tą zieloną strzałkę w dół. Kurczę, trzeba być zorientowanym, tak trzeba się rozglądać w koło, to się no, będzie je. Dobrze, dobrze jechało. Nie wiem, czy ukończymy ten wyścig, bo jest punkt, nie wiem, czy mi go zaliczyło, więc jest dobrze. No. Kurczę, no. Ja tam się nie denerwuję, nie, tylko wam pokazuję, co... w to się grało, nie? Jak widzicie, to nie były najlepsze produkcje na świecie, więc, no ale takie rzeczy były i tego się korzystało, nie? Bo inne rzeczy, internetu wtedy nie miałem, nie? W ogóle się kupowało takie płyty, na których były właśnie takie straszne gry, w cudzysłowie, nie? No ale się w to grało się i się dobrze bawiliśmy, nie? Przy tym. Więc nie chcę tego nic trudnego, bo się nie grałem w to sam, tylko z kuzynem. Mały jest ręki i to wszystko, nie? Więc on może tego nie pamiętać, ale ja pamiętam, jak myśmy się w to... Jeszcze była taka sytuacja, ale to była chyba z dwójką ta sytuacja, że na jednym komputerze, ale to była kwestia płyty, jakości płyty, albo napędu, bo na niektórym komputerach się instalacja Maucha Razer 2 przycinała i nie szło jej zainstalować tej gry, ale na innym komputerze się instalowała bez problemu, więc to była chyba kwestia napędu, bo tam był taki napęd jeszcze od Light On. Swoją drogą Light On to jest dobra firma, więc produkuje dobre napędy, sam sobie kupiłem napęd na USB takie tej firmy, więc jestem zadowolony. Więc, bo ja mam właśnie oryginalne płyty, więc ja nie chciałem ich wyrzucać, nie? A nie chciałem też ściągać tego z internetu, bo po co tak nasze płyty? Nie, czy tam tak mytwo szpida jakiegoś, czy coś to. Nie, no właśnie. A po drugie moja mama korzysta często z płyt i rodzina, więc czy też pomóc, przegrać, czy też to nawet się przyda jeszcze.
Sam chciałem sobie kupić, bo miałem dużo płyt jeszcze na CD muzyką, do CD od Yamahy, żeby działało też Music Custom, ale potem stwierdziłem, że chyba jednak nie zgrałem sobie na telefon te płyty wszystkie i pobył to w sobie puszczenie. Bardzo dobrze zrobiłem. Sobie dodałem jeszcze na te płyty do Spotify'a, na playlistę i jestem z tego zadowolony. I te płyty mogę wyrzucić. No. Albo sprzedać, bo one są w dobrym stanie jeszcze, nie? Te płyty. One są po opakowaniach. Dobra. No ale my tu nie o muzyce, tylko o tej grze. No i teraz gdzie? Tu. O, koniec, dobra. Wyjście i jedziemy na następną trasę. Rynek. Zobaczymy. Dobra, ja zmienię sobie samochód. Tuning Sport. Tuner Max. Zobaczymy. 50 koni mechanicznych. Nie, to jest chyba Warszawa. My powiedzcie, co to jest Kraków, Warszawa, czy jakieś inne miasto w Polsce, bo mi to przypomina Warszawę chyba. Mimo wszystko. Rynek warszawski. Oczywiście nierealny, bo to oczywiście te budynki nie są teraz prawdziwe, więc... Ale przypomina, ta starówka przypominała starówkę warszawską. Stare miasto we Warszawie, nie? W dwójce chyba, w jakiejś grze też było stare miasto. Starówkę. No idzie teraz. A tutaj. I tam jeżdżą, więc tam to wyjechać, okej. No, to patrz, gdzie jadą przeciwnicy, to się tutaj odnajdziesz. Kurczę, kurtaki, kurtaki. Okej. Tu. Tej wsi nie udało mi się ukończyć, nie, bo nie wiedziałem, gdzie jechać. No ale spróbujemy na wsi na końcu. Przepraszam za hałas, ale ktoś tam chodzi. Mam nadzieję, że mi nikt tutaj nie wejdzie. Muszę być ostrożny, a nawet jakby to wyszło, wyszedł, tak, ktoś tam może się ich nie stało, nie stanie, nie? O, widzicie, może tu reklamy? Play.pl. Sprawdziłem, czy ta strona istnieje. Tu mamy Centrum Wydawców, nie? No, wydawnictwa. Play Publishing, czyli tego, co wydało tą grę. I stworzyło, bo to wydawnictwo jest twórcą tej gry też chyba. Bo, no, czy Katech jest twórcą dwójki? Dwójkę stworzyło Katech. Dla Play'a, na zlecenie Play Publishing, ale to... No nie, chyba ktoś zatrudnieni zostali programiści pewnie przez Play'a i stworzyli taką gierkę. Na pewno nie zarobili trochę przynajmniej. No pewnie, a tam nie. Chociaż ja słyszałem, że nie wiem czy znacie, ale jest też taka gra, która z maluchami, która się nazywa Maluch Sim. Ona jest darmowa chyba. I stworzona również jest Polaka. Więc ja zobaczę co to jest, nie? I może zrobię też film z prezentacją Maluch Sim. Jeżeli będzie bez sensu, to nie będę pokazywał, nie? Ale... Oj, punkt kontrolny, cykl. O, koniec. Dobra, koniec wyścigu. Trasa. Co tam mamy jeszcze? Garaż. Jeszcze coś jest. Wieś nie umiałem. I hipermarket, nie? Jest. Garaż. Wieś. Rynek już był.
Miasteczko było, starówka była. Dobra, pozostał tylko garaż i wieś. I hipermarket. To weźmiemy hipermarket na początek. Samochód. 60, albo weźmiemy jeszcze, tam się przejedziemy. Tuning Sport. Bo tym chyba jeszcze nie jechałem. A nawet jeśli bym jechał tam, to co, nie? Oczywiście najszybszy samochód też weźmiemy. Hipermarket. Czy pewnie jakieś centrum handlowe. No, bo to widać, że to jest jakieś... A garaż to się nie powinno nazywać garaż, tylko parking podziemny, bo to tak wygląda, jakby to był parking podziemny. W dwójce też był parking podziemny, tylko że to tam się nazywał parking. Nie? No. Ja sobie wam dam, to tak samo jak w Polsku jest, czyli są dwa pliki, małych.cfg i game.cfg. I te pliki spakuję wam i udostępnię, tak jak poprzednio. I udostępnię, będziecie mieli save'a. A ja gry nie dam, nie? No bo oczywiście to byłoby wracanie i bym mógł bana jakiegoś dostać, więc tego bym nie chciał, więc... Nie, no. I wy też pewnie byście nie chcieli, żebym dostał bana, nie? No właśnie. Dobra. O, to już jest taka trasa łatwiejsza chyba. Tak, jak się muszę się zastanowić. Dobra, tu. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o muzykę w jedynce, bo się jeszcze nie wypowiedziałem. Muzyka jest troszeczkę inna, ale jest tylko jeden utwór chyba. Bo w Polsku mamy 4 utwory. A tu mamy jeden utwór, albo dwa. Ja zobaczę, pod koniec muzyki też puszczę najwyżej, nie? No, to przejedziemy do końca i potem jeszcze ten garaż spróbujemy przejechać, bo już tej silnie będę włączał. Bo byłoby trochę może za długo, nie? Ale spokojnie, jeżeli masz mocniejsze nerwy, to są jeden wieczór, spokojnie wystarczy, żeby tam grę skończyć. Nawet godzinka wystarczy, moim zdaniem. Jeżeli jesteś taki użytkownikiem z mocniejszymi nerwami, nie? To jeden dzień wystarczy, żeby tam grę skończyć. Bo ona jest tak prosta, że... No to mówię, że ta trasa i jeszcze ten parking, zobaczymy po parkingu, to jest... O, koniec. No to właśnie włączymy teraz sobie parking, czyli ten garaż, pyk. I jeszcze najszybszy samochód weźmiemy w grze. O, tuning, top tuning. No, wygląda jak parking podziemny, wam powiem. O, ja tamto dojechać, bo tam muszę gdzieś. Czekajcie, jeszcze raz zrobię. Się muszę skupić, bo... No, tam skręcili. Tu gdzieś. Czy jest najszybszy samochód w grze? No pewnie, że jest szybszy, bo to czuć. Kurczę, no tekstury w tej grze są straszne, mi się nie podobają, no ale ja wam pokazuję gry takie, jakie ja miałem, nie, więc tak to wyglądało, nie. No, szczerze powiedziawszy, że mi się nie podoba, mi się to rysowanie takie, ale tekstury ujdą. Pamiętajmy, że to jest nisko wyrzutówka, więc nie będę jechać teraz. Drugie miejsce, no wiem. Ale gdzie mam jechać? Bo nie ma mapy. No właśnie. Gdzieś tutaj musi być jakieś przejście. To strzałka dupieje. Albo 5 metrów dalej.
No nie wiem, gdzie ja mam jechać, szczerze wam powiem. Jeszcze raz. To jest najszybszy samochód w grze, wam powiem. Ten którego wiatr, ten biały. Ale szczerze wam powiem, tu... No i tu gdzieś chyba. Czy ja się tu nie zmieszczę? Kolejna zagadkowa trasa. W Polsku nie było żadnych zagadek. Polskę przejechałem. No przecież ja się tu nie zmieszczę. O. To gdzie by mnie to wpychacie? Tu? Ło, 100-360 samochód obrócił. W miejscu. Teraz ja będę wiedział, gdzie jestem. Kurde. Wiecie co, jak ja się, to w psi nie udało mi się ukończyć, bo nie wiedziałem, gdzie jechać, nie? No tu jest jakaś droga. I znowu obróciło się, jak widzicie, nie? Ja chyba na tym skończę, bo nie będę jechać. Więc zobaczymy. My jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem, więc... Starówka to jeszcze się udało ukończyć, ale co? W dwójce też nie ubiłem tego. Ale dobra, chyba znalazłem drogę. To jest parking podziemny, więc... Bo to tak wygląda, bo tu autokary stoją też, nie? Dobra, kręcę się w miejscu, bo nie będzie jechać, więc... Dobra. Jedynka to jest pierwsze miejsce. Na parkingu. Autobus. A jest, kurde, to jest punkt kontrolny. Gdzieś, bo gdzieś go widziałem. Tu. Ja cię kręcę, ale wiecie, wam powiem... No i znowu się obróciłem w koło, bo się przesunąłem i teraz gdzie ja jestem. Nie? Dobra, ja chyba na to skończę, bo Polek... O, latam na wszystkie strony. Nie? Ten samochód. Dobra. My znowu zginąłem. Bo ta strzałka podąża za punktami kontrolnymi, a nie za trasą. Więc to jest takie... Tych punktów kontrolnych mogłoby nie być. No ale tak jest stworzono. Jest punkt kontrolny. Jak widzicie, tam jest punkt kontrolny, dlatego strzałka każe tam... O, przepraszam. Strzałka każe tam jechać. Ale muszę się wydostać z tego. Dobra, bo nie będę za długo robił chyba tego filmu, to będzie ostatnia trasa. Chyba, bo ja parkingów nigdy nie lubiłem w tych grach tego typu, bo jeszcze w Syrence był chyba parking. Dobra, rezygnujemy. Wyjście. Przejedziemy sobie tam gdzieś jeszcze, spróbujemy sobie jechać. No, o, jest, jedziemy. Trenik. Może po to jest ten trening, żeby opanować trasy na pamięć. No ciekawe. Sam jestem ciekawy. No i utknąłem znowu. Poczekajmy może, jak sobie odjadą. O, teraz. Ruszamy jako ostatni. Dobra, jak temu się nie udało, to koniec. Ale Polek był łatwy, jeszcze wam powiem, w stosunku do tego, bo silnik jest ten sam, silnik gry chyba. Te same biblioteki są. No i się nie zmieszczę nawet, no pewnie, że nie.
Dobra, ostatni raz. Do trzech razy szukaj. Mi się to nie uda, to wyłączamy grę, pokazuję jak sejwa w gracie i koniec. Bo nie będę filmu za długo robił, bo już i tak jest pewnie długo i macie w tym pewnie dosyć. Nie. Co osobiście rozumiem. Więc oczywiście rozumiem, chciałem powiedzieć. Więc dobrze, spróbujemy, nie? Spróbować chciałem, nie? Bo ja to grałem 10 lat temu. Więc pobrałem sobie weekend z internetu, bo płyty nie mogłem znaleźć, więc u siebie. No jak chcesz spróbować własnych sił, to pewnie chętnie sobie pobierz, ale ostrzegam, że będziesz się, możesz się trochę denerwować. Ja się nie denerwuję, bo ja jestem świadomy tego, co ta gra oferuje. Bo ja mówię, że to grałem za dzieciaka, czyli jakieś 10 lat temu. Obecnie ma być 4 lata. Więc, kurczę, no, gdzie tu jechać? Najłatwiejsze było miasteczko Listerówka. Wam powiem, no i do wody spadnę i... O, wyjechałem z wody, proszę. Wyjechać można z wody, nie? Dobra, gdzie tu jechać? Nie, nie, Poldek był łatwiejszy do przejścia. Będzie. Poldek Driver, nie? Mi się wydaje, że Maruch Racer to albo była... Nie, to nie była pierwsza gra Play'a. Bo Play powstał w 2001 roku, więc... A może? Rusz się, bo nie mogę przejechać. Dobra. Kontynuuję, bo nie będę przedłużał filmu. Wy także widzimy się na pobycie, pokażę wam tego save'a, wsi i wszystkie trasy przejechaliśmy oprócz garażu i wsi. Także widzimy się na pobycie, pokażę wam jak wygląda save, nie? I jak go wgrać. Także widzimy się na pobycie. Mieliście prawdopodobnie czarny obraz, ale to dlatego, że OBS się przestawiał. I teraz tak, przejdę sobie tam, gdzie mam grę zainstalowaną, na partycję D, gry, mam Racer. Jak widzicie, trójkę też mam, ale nie zastanawiam się, czy będę ją pokazywał, bo tam jest tylko jedna trasa. I to mamy tak, co ja włączyłem, kurkę wodną włączyłem, nie ma ucha. No właśnie, mały Racer. Dobra, i mamy tak, pliki game, cfg i maruch cfg. I te pliki wam ładnie spakuję do archiwum. RAR, nie? Sobie WinRAR-em rozpakujesz. Już są spakowane, proszę. Tylko wam nazwę to Maurizer Safe, żebyście wiedzieli co to jest. Jest to 100%, proszę. Odświeżę. I mamy mały rezerw 100%. I to archiwum ma tylko 163 bajty. A w środku mamy dwa pliki. I te pliki rozpakowujesz sobie do folderu, gdzie masz grę zainstalowaną i podmieniasz je, nie? I to wszystko, i włączasz grę i już powinno być odblokowane wszystko. Odnośnie muzyki, to wam puszczę jeszcze tą muzykę, bo zapomniałem. To jest fragment, nie? Tu mamy mały film Avi, to jest intro. To muszę włączyć grę. Dobra, to włączamy grę. Dobra, start. Znowu czarny obraz będzie, ale to dlatego, że intro sobie pominiemy. I posłuchajcie muzyki. Aha, musi przejść, włączy się gra. O, teraz.
a podczas wyścigu dobra, myślę, że wystarczy, nie? Także kawału nowego znowu nie znam. Ciekawego będę wam nie opowiem. Na koniec raz teraz z wami się żegnam. Piszcie, co myślicie o pierwszej części Marucha. Linka do filmu na temat Maruch Racer 2 dostaniecie w opisie i w karcie. I do innych ewentualnie filmów. Subskrybujcie po więcej, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Jeżeli mieliście gry od Playa Publishing, to się powiedzcie. Jakieś wspomnienia, czy nie? Nie, ale ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.